A kto tak ten towar tak rozmieścił? Niemcyz. Oto powitanie, za którym nie przepadają kierowcy tirów. Dzień dobry, Damian Szostak, Inspekcja Transportu Drogowego, oddział Łódź, kontrola drogowa. Krokodylki na specjalnym punkcie ważenia sprawdzają, czy ciężarówki nie mają zbyt dużego ładunku. Będzie światło zielone, odpali pan auto za chwilę. Będzie światło zielone, 5 na godzinę pan przyjedzie całym zestawem. Zatrzyma się pan, jak przyjedzie ostatnią osią. I po chwili okazuje się, że firma kierowcy ma teraz poważny problem. Mamy nacisk na tej drodze 11 pół tony, jest tak? Na osi pojedynczej. Pierwsza oś jest OK, druga oś niestety jest 13920. Trzecia i czwarta i piąta oś jest wszystko w normie, ale niestety pan ma źle rozmieszczony ładunek. A kto tak ten towar tak rozmieścił? Niemcy. A pan widział ten towar przed wyjazdem? Czyś pan podpisał jakieś dokumenty? Czasem jest tak, że nie mamy wpływu na to. Jak to Niemcy mówi, ładunek musi być stabilny i koniec. Nie? No tak, tak. No, ale to nie może być przeważenia. Po zbadaniu stanu technicznego auta okazuje się, że kierowca straci też dowód rejestracyjny. O, cały czas pan kierowca do powietrza dla jej chodzi, tak? To chyba z poduszki czy z kaje tego? Mi się z zaworu wydaje, że pan, bo ja wlazłem pod ten z poduszek na pewno. Bo jak to podniosę, to wszystkie trzymają. Nie? Inspektorzy sczytują jeszcze dane z tachografu, co zajmuje kilka minut. No bo teraz są zakazy tutaj, wie pan. Myślałem, że więcej takich jak ja będzie żuczków, co po prostu, co będą jechać docelowo i ja będę jednym z tych, co się uda przejechać. Akurat na pana widzę. Ale jak już zobaczyłem tam, że nikogo nie ma i widzę, że któryś z panów wykroczy, mówię, dobra. Inspektorzy zapraszają kierowcę do swojego auta, gdzie jego uwagę zwraca kilkadziesiąt magnesów używanych do fałszowania zapisów na tachografach. Jaką kolekcję tutaj macie? Mamy kolegę specjalistę, mówi pan, jak wejdzie do kabiny, to zaraz znajduje. Jednak dalsza część interwencji nie jest już tak przyjemna. 13,80. To jest kara na firmę 2000 zł. 13,81 to było 15,80. Ważne? Taką pierdolę, taka różnica? Są przepisy. Ja tam przepisy. Przepisy nakazują też przeładowanie ładunku. To tylko 10 km. Sam pan wiemy, że teraz przeładuję. Panie kierowco, no ja panu powiedziałem, ja pana nie mogę stwierdzić naruszenia, a za chwilę pana pojazd z naruszeniem puszczam dalej po drodze publicznej. Tak nie może być. Bo to jest... W ogóle nie ma konsekwencji, nie ma logiki. Ostatecznie kierowcy udaje się wezwać drugie auto i po przeładowaniu tir może jechać dalej. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.